Siemanko, witajcie. Niestety, przepraszam, ale zrobiłem zakończenie przed odcinkiem. Kilka chwil przed odcinkiem. Tutaj mam jakiś kontrakt, bo cały czas naciskałem ten czerwony przycisk i mi się wyłączył ekran. No ale mamy o jedno zakończenie więcej. My teraz próbujemy robić kolejne zakończenie. No to wciskamy sobie nasz tajny kod, kurde, CSI. Kryminalne zagadki. To było w tą stronę. Nie, to nie było w tą stronę. O kurde, muszę się nauczyć na pamięć. Okej, jeszcze raz. Kurde. Okej, jeszcze raz wciskamy nasz tajny kod. Okej, robimy dźwignię w tą. I spróbujmy zgadnąć ten kod. Bardzo tajemniczy kod. Okej. To ma 6 liter. Co jeszcze w naszej instrukcji ma 6 liter? O, mam pomysł. Może wpiszmy to. A, to ma 3. O, to już wiem. 1, 2, 4, 3. Nie? 1, 2. Nie. Okej, a 3, 4, 2, 1. Też nie. A 1, 2, 3, 4. Też nie. A na przykład 6, 6, 6. Nie, dobra. A na przykład 4, 2, 4, 2. O, tutaj w ogóle tutaj mamy. Co możemy jeszcze wpisać? Okej, tym się zajmiemy później. A na dzisiaj zrobimy tą zagadkę z tym dziwnym czymś. O właśnie, to było, jeżeli dobrze pamiętam, yellow, red, blue. Tak, dobrze pamiętam. Co możemy tu zrobić? Nacisnąć? Nie. Może tutaj... co możemy jeszcze tutaj zrobić? Możemy sobie wpisać ten kod. Bo nie pamiętam co... A to co dawało? A! To dawało to UFO. Okej. To... pomyślimy sobie... Jakie może być kolejne zakończenie? Nie, może tutaj coś będzie? Tutaj nic nie mamy. Niestety. Okej. To myślimy dalej. Weźmy sobie nasz śrubokręt i tu jest jakaś dziwna rzecz. I jak może zrobimy ten kod 7... nieźle zrobiłem. 1, 3, 2, 2, 3, 1. I jeżeli zrobimy ten... Jeżeli zrobimy... Czy będzie się, będzie się wpisywało tutaj. Teraz co można tutaj zrobić? Mam pomysł. Może... ile to ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeżeli się nie mylę. Co ma jeszcze tutaj? Nie wiem, nie wiem totalnie. Nie wiem. Okej. To jest mój kolega, który mi pomaga. Spróbuj to i tutaj. No już to zrobiłem. To jest zakończenie. O, sorry. A może spróbuj w prawo i tutaj 0,1. Na przykład niebieskie to będzie 0, a jedynki to będzie. Okej, to 0, 0. 1, 0, 0, 0, 1. Udało się. Mam jakąś dziwną muzykę. O nie, koniec świata. Jest, kolejne zakończenie, kochani. Mamy kolejne zakończenie z robotem, który przypomina mi tego. Kurde, wyszło mi z głowy, jak się on nazywał.
Okej, to próbujemy kolejne zakończenie. I teraz sobie tak pomyślę, czego jeszcze nie robiliśmy. Mamy teraz tylko zakończenia, których nie umiemy zrobić. Piszcie w komentarzach, co możemy jeszcze, jakie zakończenie możemy zrobić. Bo ile tu mam jeszcze zakończeń? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Jeżeli się nie mylę, to jeszcze mamy 17 zakończeń, więc zobaczcie, ile mamy jeszcze zakończeń nie odgadnionych. A może z tymi zero jedynkami odwrotnie zrób, jak zrobiłeś wcześniej, bo coś wyjdzie. O! Magia! Dzisiaj... Dobra, jak już się odzywa nasz przyjaciel, to witajcie, z nami jest Konrad. Siemanko. Głośniej powiedz. Siemanko! Okej, okay, dobra. To mamy tu jakieś dziwne liczby i pamiętam, że z czegoś to było, tylko nie pamiętam, jak się lubiło. Tutaj było takie... Kurde. Mamy takie dziwne coś. Ja będę... Kurde. Po odcinku zobaczę to, tak, żeby nie robić zakończenia, ale ten. Mamy już 6 odcinka i na razie tylko główkujemy. Dobra, to robimy kolejne. Okej. Okay. I weźmy sobie, tu mamy jakieś dziwne zegarki, wskaźniki ciśnienia czy czegoś. My sobie zrobimy, tutaj już mamy zrobione. Okej, okay, to teraz to. Jaki tu może być kod? I tu mamy te... Co to może być? Mamy tutaj 1, 7, B, D1, D7 i 4 coś. Czyli to będzie pewnie B4 może. Okej, okay, co by tu zrobić? Kurde! To jest trudne. Na cztery litery coś musi być. Co może być na 4 litery? Możesz powiedzieć? No. Bo oglądałem kiedyś, nie powiem od kogo, że trzeba ustawić godzinę na 24. Tak coś słyszałem. Tak, wiem, ale... To trzeba... A to nie było tu? Nie, to się nic tutaj nie klikało, a tylko... w systemie. No wiem, tylko teraz jak ten system otworzyć. Po prostu zmienić godzinę. Ale tutaj nic trzeba zrobić. Jak klikam, nic się nie dzieje. Na tablecie. Nie w grze, tylko na tablecie, nie? Na tablecie? No. Nie, to tak nie działa. Ja wiedziałem, że... Nie wiem, czy robić tak? Nie, raczej tego nie zrobimy. Dzisiaj zamieniam... To się samo ustawia. O, widzisz, tu jest jedno na zielono teraz. Bo to są może są sekundy. I wtedy jak ustawić 24, na przykład 00, wtedy jak będzie tutaj... To jest 5 sekund chyba, jeśli się nie mylę. Ale dobra. Teraz mamy tutaj... Kurde, co możemy jeszcze zrobić? Okej, okay, to spróbujmy zrobić z tym kodem. Wpisujmy byle jak. Może się coś uda. Może się coś uda. Kurde, totalnie nie wiem. Dobra, chyba będziemy kończyć ten odcinek. Kurde, no chyba zrobię timelapsa. Kurde, musicie nam pomóc. Bo my tu główkujemy i nie wiemy. Za chwilę chyba zrobimy... Obczajmy i... Nie, teraz zrobimy cięcie i... Obczajmy, co będzie... jakby zrobić kolejne zakończenie, okej? Okay? To widzimy się po cięciu. I naprawdę... Odkryłem jedną rzecz. I teraz sobie zrestartujemy. Odkryłem...
Ja wam coś powiem. Teraz wygooglowaliśmy sobie w necie. Tutaj mamy pisano Leonardo i to jest ciąg Bonacciego. I czekajcie, to się robiło w tą stronę. I teraz weźmiemy sobie śrubokręt. Ok, otwieramy to. I jeżeli dobrze pamiętam, to 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3. Mam jakieś zakończenie? Uwaga. O nie, diabeł. Ośmiornica? O co chodzi? Dobra, nie wiem o co chodzi. Totalnie. O. O. Co? Co to jest? Co to jest? O nie! O nie, mój największy koszmar! Przyciski! O nie! Teraz który prawdziwy? O nie, to będzie koszmar! O nie! Który... Okej, dobra. O nie, dobra, liczymy po kolei. O nie. Jak to będzie ostatni? Naprawdę to był ostatni? Aha. O! Aha, 10. Okej, mamy batę. Co to za książka? Papers, please! Ta muzyka! Może nagramy jeszcze Papers, please'a. O, ta muzyka! Ja ją uwielbiam. Ja jestem naprawdę fanem Papers, please'a. Może nagramy nawet. O, ja ci tę muzykę. I teraz przepuścić go, czy nie? Przypuszczamy. Co się stanie? Halo? I chyba już. Okej. Okay. Mamy nadać i... A teraz nie przepuśćmy go. Coś... Arstoczka. O nie! O ja, ale fajnie! Arstoczka się zrobiła! O ja, ale fajnie! Mi się to naprawdę podoba. O, mamy znak arstoczki. Kto zna Papers, Please'a, ten pisze w komentarzach i zostawcie łapkę w górę, jeżeli znacie Papers, Please. A jeżeli ktoś nie zna? No to też zostawi łapkę w górę. Okej, jeżeli wam się spodobało, to... Nie, zróbmy jeszcze jedno zakończenie. Nie, dobra, dzisiaj już nie będziemy robić. Zostawimy na kolejny odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, zostawcie łapkę w górę. Ja byłem Daniel. Do zobaczenia i cześć.